Wiecie, że to jak to wygląda jak kodeks kompetencji Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców właściwie. A to jest skala badania psychopatii profesora Harris z Kanady. Jeśli w tych 9 punktach w każdym mówicie tak, dostajecie po 2 punkty, zapomnijmy o reszcie, tylko za te 9, po 2 punkty, razem 18 punktów i te 18 punktów to jest zalecenie, żeby skonsultować się ze specjalistą. Ponieważ twoja psychopatia może być groźna dla otoczenia. Ale właściwie zacząłem od empatii, a ponieważ nasz mózg i nasza nauka ma być motywem przewodnim tej sesji, no to trochę badań. Na przykład moje ulubione badanie, które o ile się nie mylę, tak muszę mówić jak Piotrek Budzki jest na scenie, bo jakbym powiedział to z pewnością, to Piotrek by znalazł sposób na to, że jednak się mylę. O ile się nie mylę, jest to największe w historii nauk społecznych badanie profesora Williama Chopika, który zbadał 104 tysiące osób, uzyskując reprezentatywne dane dla mieszkańców 63 krajów. Dzięki czemu mamy ranking empatii. Najbardziej empatyczny naród na świecie to jaki? Najbardziej empatyczny, numer 1 w rankingu. Polska to jest ciekawy pomysł, ale niestety nie. Jesteśmy trochę dalej. Ekwador jest na pierwszym miejscu.